Halo, halo, dzień dobry, z tej strony Michał i witam was w kolejnej, może nie sesji, ale w kolejnym odcinku z Zagrajmy w Crash Bandicoot 4. A dokładnie to w Crash Bandicoot 4 najwyższy czas, albo it's about time. Więc robimy teraz poziomy retrospekcyjne i ja robię je teraz niestety w postprodukcji, dlatego że jak widzicie, tamto nagranie zostało przerwane tylko i wyłącznie dlatego, ponieważ troszeczkę strzeliłem Rage Quita w tamtym momencie i stwierdziłem, że dobrym pomysłem będzie po kontynuowanie poziomów retrospekcyjnych w postprodukcji. Jak słyszycie, w tle leci sobie teraz soundtrack z poziomu The Lab z Crash'em Bandicoot 1. I nie muszę chyba mówić tutaj o tym, że jest to soundtrack, który... Nie, no w sumie... Ten nawet pasuje soundtrack do tego poziomu. Ta osoba, która nam tutaj zleca zadanie przejście tego treningu, albo po prostu poziomu treningowego, jest Engine. Jak sami zresztą możecie usłyszeć. Jak oceniam w skali trudności ten oto poziom? Ten oto poziom retrospekcyjny. Powiem tak, jeżeli miałbym tutaj w skali od 1 do 10, to dałbym tutaj takie 8 na 10. Da się ten poziom w miarę szybko ogarnąć. Nie jest z nim żaden aż taki problem. Może na początku miałem lekkie problemy, ale ja swoje fejle, jak widzicie, staram się edytować. Nagrywam to z ciekawości, jakby ktoś się pytał 1 grudnia, tak więc no, coraz bliżej Mikołajki, hehe. I kto wie, może w tym roku uda mi się w końcu tę grę skończyć, ponieważ no, nie powiem, że nie, ten Crash Bandicoot 4 to już za długo trwa trochę na tym kanale. No, i tutaj mamy już końcówkę poziomu. A, i nic nie powiedziałeś, frajerze. No, mogłem się tego spodziewać w sumie pod tobie. Dobra, let's go. Czas w takim razie na kolejny poziom, który się będzie nazywał... Rozmyślenia nad zamiennikami. Tak, i teraz leci muzyka z Heavy Machinery / Castle Machinery z Crash'a 1. Jest to poziom, w którym w zasadzie mamy 331 skrzynek do zniszczenia, ale jak widzicie... No cóż, większość z tych skrzynek to są tylko i wyłącznie nitra. No i jak widzicie, też sobie od razu nie dawałem rady z tym retrospekcyjnym poziomem, dlatego że no... Trzeba się niestety nauczyć mechaniki na pamięć, a to niestety nie jest, że tak powiem, łatwe zadanie. Czasami trzeba parę godzin spędzić nad takimi poziomami, żeby się nauczyć ich praktycznie od A do Z. To jest w ogóle ciekawe, że większość skrzynek w tym poziomie to nitra są. No ale no cóż, najwidoczniej tak musiało być. O, jakie fejle, ja pierdzielę. Zapomniałem tego wyedytować, ale przynajmniej będziecie mogli się trochę pośmiać. W ogóle ten poziom dzieje się 25 marca 1997 roku o godzinie 12:02. Co jest takie wow. Let's see, we have crocodiles, dinos. If only I didn't have... Ta, Cortex... rozmyślał nad chyba stworzeniem Dingodile'a, bo on coś tam wspominał o krokodylach i tak dalej, więc wydaje mi się, że chyba już tutaj był w fazie, że tak powiem, tworzenia Dingodile'a. Jeżeli to ma sens oczywiście, co teraz powiedziałem. No. I końcówka troszeczkę jest frajerska, ponieważ jak widzicie, trzeba było wykonać parę takich innych skoków. No i udało nam się kolejny poziom retrospekcyjny zaliczyć na maksa. Co mnie bardzo cieszy. Nawet bym powiedział, że bardzo, bardzo, bardzo cieszy. Następny poziom z taśmami retrospekcyjnymi to będzie... Sprawdzian ogólnej sprawności.
No i tutaj w tle towarzyszy nam motyw walki z enginem z Crasha 2. Tak zauważyłem w sumie, że jak sobie tak słucham tych soundtracków z poziomów retrospekcyjnych, to... To praktycznie chyba nie było żadnej jeszcze nutki z Crasha 3. Tak mi się przynajmniej wydaje, że jak już to mają, pojawiają się jakby te z Crasha 1, 2. Ale w sumie nie ma co się dziwić, ponieważ w końcu to jest gra oparta też na wspomnieniach z tych dwóch gier, więc... Dobra, cofam to co powiedziałem, bo to było wyjątkowo głupie. Chociaż fajnie byłoby jako taki, nie wiem, easter egg albo coś, żeby leciała muzyczka sobie z Crasha 3. Nie ponarzekałbym, bo Crash 3 ma jeden z lepszych soundtracków w serii. Jak nie najlepszy. Oczywiście Crash 2 ma jeszcze lepszy soundtrack, ale wiadomo, najlepszy to taki Crash 3. Taki definitywny. Ta gra też ma sporo fajnych nutek, ale no... Umówmy się, nie umywa się do oryginału. Nie wiem, odnoszę wrażenie, że muzyki bossów średnio pasują do tych poziomów retrospekcyjnych, a wam? Jak się wydaje? Weźcie napiszcie w sekcji komentarzy, bo jestem ciekaw, bo może to tylko ja mam jakieś takie dziwne, nie wiem... Może to ja mam jakieś dziwne urojenia. I znowu Embryo, kurde, mi wszedł tutaj w gadkę. W sumie to nie znowu Embryo, bo Embryo się dopiero teraz odezwał, ale wiecie, najpierw Cortex, teraz Embryo. Już na mnie dużo zostało. I teraz hop, dokładnie tak. No, i mamy poziom zaliczony. Well done, dokładnie tak. I mamy maksymalny, że tak powiem, relikt w retrospekcyjnych poziomach. Zostały nam chyba już tylko dwa poziomy do końca, co nie? Tak jest. Próba techniczna. Jeden z trudniejszych poziomów, nie będę tutaj ukrywał, nie? Jeżeli miałbym oceniać go w skali trudności, to... dałbym soczyste 9 na 10. Poprzednie poziomy, nie licząc tego, którego pierwszego oceniłem, byłyby tak, powiedzmy, od skali od 1 do 10, to byłyby takie na 5 na 10, ale tutaj to powiem szczerze, że poziom trudności jest dosyć wygórowany. Natomiast ostatnia retrospekcyjna trasa, a raczej poziom, to uwierzcie mi, to dopiero będzie kołchoz. No i motyw oczywiście muzyczki z Crasha Bandicoot 1, walka z doktor... Nie, przepraszam, z Crasha 2. To jest muzyka przecież finałowego bossa z Crasha 2, czyli Dr. Neo Cortex. W sumie ten soundtrack, jak sobie teraz tak słucham go, to bardzo mocno mi przypomina pod pewnym względem soundtrack Pinstripe'a. Bo Pinstripe i Cortex swego czasu, jak był Crash 1 i Team Racing, to miały podobne brzmienia, w sensie chodzi o to, że taki podobny instrument był w soundtracku. To takie jest dosyć zaskakujące, nie powiem, że nie. No, 63/192. No i to jest jedna z trudniejszych sekwencji. Żeby nie oberwać po prostu tym nitro w łeb, to trzeba naprawdę te skoki idealnie wręcz wymierzyć. Albo zrobić coś takiego. Albo lepiej nie powtarzajcie takich rzeczy, bo potem będziecie ginąć na prawo i na lewo. Tak jak ja zresztą. Ostatnio mam w ogóle jakieś dziwne problemy z audio mojego mikrofonu, bo od ostatniej sesji jakby brzmiałem, jakbym był co najmniej pod wodą, co jest takie dziwne trochę.
Nie wiem dlaczego tak coś takiego miało miejsce. No i tutaj mieliście szybki edyt, ponieważ to było tak żałosne, że nawet nie mogłem tego pokazać, ponieważ po prostu to było tak żałosne, że po prostu głupie. Dobrze, Koko, jedziesz z koksem, jedziesz z koksem. Crash sobie teraz tam na ciebie czeka. Musicie zdać ten sprawdzian, żeby potem następna gra z wami wyszła. O Jezu, ja jej te moje poczucie humoru. No i końcówka tutaj jest taka dosyć skubana, nie powiem, że nie. No i retrospekcja kolejna ukończona. Zostaje nam już tylko ostatni relikt perfekcyjny, żeby ukończyć retrospekcyjne poziomy. Tak, i teraz widzimy się właśnie w poziomie, w którym ostatni raz lamiłem, gdzie leci muzyka Tiny'ego Tigera w tle. Ta słynna retrospekcyjna plansza. W ogóle dlaczego mi się tak cicho nagrał ten klip? Będę musiał go podgłosić w Vegasie. Dobra, nieważne. W każdym razie, jak widzicie, to polega wszystko na tym, że musimy w odpowiednim czasie skakać, ponieważ w momencie, kiedy źle skoczycie, to możecie albo nadzieć się na nitro, albo po prostu spaść w przepaść. A chyba tego nie chcecie. Myślę, że nikt nie chce spaść w przepaść, więc radzę się dostosować do tak zwanych zasad. Lub do tej mojej rady. Whatever. Tak, i celowo oczywiście chciałem sobie zginąć, bo miałem taki kaprys. No, więc jesteśmy z powrotem i lecimy dalej sobie z koksem. Znaczy jesteśmy z powrotem, no w sumie kurde to ciężko powiedzieć, że jesteśmy z powrotem, skoro mamy stałą sesję, więc no o co ci chodzi teraz, Pomidor? Przecież ty komentujesz klip, który nagrałeś sam. Czy ciebie powaliło, gościu? Nie no, wszystko jest w porządku. Ogólnie jak sobie nagrywałem sesję w live produkcji, jak próbowałem przejść ten poziom, to pamiętam, że powiedziałem, że no fajnie byłoby w sumie teraz ten, w tle dać moje intro, kurde stare. Bo jak wiecie lub nie, ale kiedyś jak miałem stary awatar i stary banner z takim wkurzonym pomidorem, to właśnie ten, muzyka Tiny'ego Tigera z Crasha 2 wtedy sobie leciała. Stare czasy w sumie. Pamiętam, że to intro zrobił mi TB Utox. Bardzo fajne intro w sumie. Avatar i banner też zresztą fajne były wtedy. Nie mówię, że teraz jest słabe czy coś, ale wiecie, tak jakby patrzę na to przez pryzmat takiej nostalgii trochę. I nie rozumiem, po co ja tutaj pauzę włączyłem. Co autor miał na myśli, włączając tę pauzę? No, na szczęście już wyłączyłem. Nie wiem, czy to było na zasadzie tego, że trochę zestresowany byłem, czy co? A dobra, już wiem, na jakiej to było zasadzie. Dałem po prostu dupy. Łagodnie mówiąc. No, przynajmniej zobaczycie moje próby przejścia tego poziomu. Bo tego nie będę akurat edytował. A co? Zobaczcie, jak dawałem sobie radę. O ile można tu powiedzieć o dawaniu sobie rady. Ale to już bym wyedytował. No, i będę wiedział, gdzie tutaj, że tak powiem, wyedytować moje audio głosu, żeby po prostu wszystko wyglądało tak ładnie, picuś glancuś. Ale że ja takie rzeczy pominąłem w montażu, to jest po prostu zaskakujące. Chyba na szybko montowałem ten odcinek. Nie wiem, nie wiem co autor miał na myśli, nie wiem co autor brał. Wiem tylko jedno tyle, że może w tym roku wyrobimy się z zakończeniem tej serii. Bardzo bym tego chciał, szczerze powiedziawszy. Bo nie to, że ja mam dosyć crasha, chociaż no, w sumie dobra, co ja się będę oszukiwał. Jestem troszeczkę serią przeżarty, tak? I fajnie byłoby ją w końcu skończyć, żeby była ona raz na zawsze skończona, a nie żeby po prostu było na takiej zasadzie, że... Może będzie kolejny projekt nieskończony. Ostatnio w ogóle mam jakieś dziwne problemy, że brakuje mi w niektórych przypadkach słów. W sensie, że po prostu wiecie, o co chodzi.
zacznę coś mówić i jakieś słowo mi wyleci z głowy i przez to zdania nie mogę poprawnie sklecić albo dokończyć. O! I... dwóch skrzynek zapomniałem. Och, well. Na szczęście coś takiego nigdy nie miało miejsca, ponieważ zaraz pojawił się edyt. Dobra, to by było na tyle z tego odcinka retrospekcji. Ukończyliśmy wszystkie już poziomy, tak więc jej. Mamy to z głowy. Nareszcie. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało i widzimy się w kolejnych odcinkach z Crasha 4 i nie tylko. Trzymajcie się i cześć!